Słuchajcie, Ania robi dużo ciekawych rzeczy. Jest, przez to, że jest wegetarianką, bardzo kocha, w ogóle kocha jeść, ale musi się bardziej wysilić, żeby to jedzenie było, wiecie, dopasowane do jej potrzeb. Zresztą, jak wszystkie osoby, które są, które nie jedzą mięsa. I prowadzi bardzo fajny blog, który ja tutaj wszystko podlinkuję, będzie u góry na dole, także sobie znajdziecie. O tym właśnie, co kocha robić, czyli o gotowaniu, o podróżach, ale również, moi drodzy, szyje bardzo fajne ekotytki. I to nie z materiałów nowych, które gdzieś kupuje w sklepie, ale również, ale przede wszystkim z materiałów, które są z recyklingu, czyli przetwarza różnego rodzaju naturalne materiały i tworzy niesamowite, fajne torebki na różnego rodzaju produkty. Czyli jak idziecie do sklepu, to już nie bierzecie tej reklamówki, co jest nagminne, powszechne, ja już o tym kiedyś mówiłam przy okazji Zero Waste, ale bierzecie torby, które są wielokrotnego użytku, które bardzo łatwo wyprać i nie trzeba ciągle brać tych torebek. To tak może w wielkim skrócie. Ania o sobie... Bardzo dobre skrócie. Ania za chwileczkę kilka zdań o sobie powie, ale chciałam Was zachęcić do tego, żebyście odwiedzili jej blog, który tutaj będzie za chwileczkę pokazany, albo u góry nad wideo będziecie mogli zobaczyć, żebyście zobaczyli, co robi na Instagramie. Tutaj też macie linki, bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne ręczniki, różnego rodzaju takie, jak to się mówi, no ręczniki, ale takie ładne, zawijane, które możecie prowadzić na stół. Serwety, o właśnie, brakowało mi tego słowa. Wszystko z naturalnych materiałów, naprawdę zna się na tych materiałach, wie jak te materiały, że są o wiele bardziej wytrzymałe niż te różnego rodzaju syntetyki, że można na przykład len, dobrze mówię Aniu, w wysokich temperaturach prać i naprawdę to wszystko w dotyku jest cudowne i ona właśnie takie rzeczy tworzy, wytwarza. Gram z mamą, muszę to zaznaczyć. Tak, z mamą. I właśnie będziemy sobie dzisiaj trochę o tym rozmawiali i o tym, jak do nas trafiła i jak pomogliśmy jej urządzić wnętrze i tak naprawdę na czym polega właśnie urządzanie wnętrz wspólnie, tak, z projektantem, z nami. My akurat będziemy rozmawiali o Ato i o Ani i jej rodzinie, ale Wy zapewne, jak korzystacie z usług projektantów, to będziecie mogli też zobaczyć, czym się różni urządzenie samodzielnie od właśnie tego, jak się współpracuje z kimś, jak można te siły zwielokrotnić i ma się po prostu wsparcie od osoby, która się też tym zajmuje. Także Aniu, witam Cię bardzo gorąco i... Ja też bardzo witam Ciebie i wszystkich, którzy tam są. Ja nie mam na to podglądu, ale myślę, że to już was tam jest na pewno. Także ja chciałam przede wszystkim bardzo podziękować za zaproszenie, bo ja już od dawna oglądam live i webinary Agnieszki, ale nigdy się nie spodziewałam, że sama będę wystąpię. Także bardzo dziękuję serdecznie za taką możliwość, bo chętnie opowiem o naszej współpracy. Wszystko się, słuchajcie, zmienia. Trzeba się odważyć. Dzisiaj mieliśmy niezłe przeboje tutaj, ale może już nie będziemy tutaj o tym wszystkim opowiadać. Teraz ciekawe tutaj... tylko, czy jest lepiej z głosem. Mam nadzieję. Pisze Joanna, cześć Joanna. Pisze, że u Ani jest pogłos, ale wszystko słychać. Także dla co, jak będziecie chcieli usłyszeć, to sobie tam coś jeszcze podkręcicie i tak dalej. Pamiętajcie, to nie jest profesjonalne studio nagrań, chociaż ja się bardzo staram. Trzeba będzie chyba jakąś zrobić zrzutkę na zbieraj to, albo Polak potrafi i wtedy może jak mnie sprzecie, to będą lepsze sprzęciory. To ile Agnieszka obsługuje sprzętu, to wierzcie mi, żadna kobieta by nie ogarnęła. No, także Aniu, opowiedz troszkę o sobie, chociaż troszkę, zanim zaczniemy tutaj opowieści. No tak, jak wspomniałaś, mam na imię Ania, pochodzę z Poznania, tam gdzie wy mieszkacie i pracujecie, aczkolwiek od 10 lat mieszkam pod Warszawą, a dom buduję w Poznaniu, także... Jak to się stało? Kiedy wyjechać do Warszawy? Za mężem, klasyczna historia. Miłość, tak. Miłość, no właśnie. A teraz z miłością z powrotem? Miłością z powrotem i cieszę się bardzo, że obustronnie, że tak powiem, bo to była obopólna decyzja, także cieszę się bardzo, że tam, no bo jednak tam mam większe rodziny i siostrę, także cieszę się. A czym się, Aniu, zajmujesz na co dzień? Na co dzień. Oprócz gotowania, jeżdżenia, robienia bloga, szycia niesamowitych rzeczy z naturalnych materiałów tego wszystkiego, co tam razem ogarniasz. Zawodowo jestem nauczycielem języka angielskiego, uczę małe dzieciaki, co bardzo lubię i uwielbiam, ale akurat mam teraz przerwę i mogę się w pełni poświęcić właśnie pasji, jaką jest prowadzenie bloga
jaką jest gotowanie i jaką jest no to teraz ten nowo otwarty sklep Zirways, który razem z mamą tam ogarniamy. Także no i w wolnym czasie zajmuję się urządzaniem domu. Planowaniem bardziej jeszcze, ale już powoli urządzaniem. A powiedz mi, dużo czasu zajmuje właśnie takie, bo przyszłaś do nas, o tym za chwileczkę będziemy rozmawiać. Dostałaś projekt, ale projekt to jest jedno, a później trzeba go zrealizować. Czy dużo czasu trzeba poświęcić, żeby właśnie taki dom zbudować, a później go urządzić? To znaczy, moim zdaniem, kiedy mój tata mądry dom kupuje, głupi go buduje, nie? Ale prawda jest taka, że no, oczywiście rzeczy wymaga bardzo, bardzo dużo czasu. Dom nasz ma stan surowy zamknięty, osiągnęliśmy po roku i dwóch miesiącach, także to jest jednak. Mimo tego, że bardzo sprawnie nam poszło i tutaj wielka pomoc naszego taty też. Także mimo to uważam, że budowa domu jest potwornym przedsięwzięciem, natomiast bardzo, bardzo przedsięwzięciem tego wysiłku, naprawdę, bez wątpienia. A powiedz mi, jak trafiliście w ogóle do Ato? W bardzo prosty sposób. Poszłam, spotkałam się z koleżanką z dawnych lat, w liceum. Weszłam do niej do kamienicy, ona mówi, że będzie miała remont, że właśnie ma skorzystała z usług studia projektowego Ato. No to ja oczywiście, no pokaż mi te projekty. No jak zobaczyłam, tym przepadłam, mówię, dawaj namiary, zobaczymy, jak to wszystko działa, o co tutaj chodzi, bo wtedy jeszcze na ten moment absolutnie nie brałam pod uwagę tego, że będziemy korzystać ze studia projektowego, natomiast jakże się myliłam. A to właśnie, ale nie bałaś się, no bo jak ktoś nigdy nie robił czegoś z projektantem, no jakie w ogóle obawy miałaś przed tym, żeby przyjść do nas i żeby wspólnie działać? Czego się obawiałaś? Oczywiście, że się bałam i nie bałam się tylko ja, ale i mój mąż. Obaw było kilka. Przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, kasa, tak? Budżet. Bo to jest coś, co ja myśmy nie mieli pojęcia, ile taka usługa kosztuje. Czy my się wyrobimy w tym naszym założeniu, w naszym budżecie i tak dalej. No i to była na pewno pierwsza obawa, czyli pieniążki. Druga obawa, no to było to, czy zupełnie nam obce wtedy osoby są w stanie pasować się w nasz głos, w naszą jakąś tam wizję, są w stanie odczytać to, co my tak naprawdę, czego my tak naprawdę potrzebujemy, oboje, bo jeszcze wielką trudnością było dopasowanie się nas obojga, a co dopiero jeszcze z projektantami. Także to była moja druga obawa, też zupełnie niepotrzebna. No i myślę, że trzecią obawą była praca z Wami na odległość, bo to jednak jest 350 km. No jak się okazało, również nie ma takiego żadnego problemu, nie było i nie ma, także sprawdza się w 100%. Możemy Cię nawet zlecić, będąc za granicą, nie ma problemu w ogóle. A jak myślisz właśnie, czym to było spowodowane, że udało się to zrobić właśnie na odległość? Bo tego się bardzo często wiele osób boi, że ja jestem gdzieś tutaj, inwestycja jest tutaj. Jak myślisz, dlaczego to się udało? W ogóle, jak mieliśmy, powiedzmy, kiedy, albo inaczej, kiedy te obawy były rozwiane, na jakim etapie projektu? Wydaje mi się, że w momencie pierwszego naszego spotkania, kiedy się spotkaliśmy tak face to face w Waszym biurze, to ja już po prostu ze mnie wszystko zeszło. Ja zobaczyłam, że to jest po prostu, że to jest tak niesamowite granie się. Zadaliście super konkretne pytania. Nie tylko pytania, bo potem przeprowadziliście z nami ankietę taką bardzo długą, ale już po tym pierwszym etapie spotkania i napisania tego pierwszego samego briefu, ja już się zupełnie uspokoiłam, już wiedziałam, że będzie dobrze. A jeśli chodzi o oczekiwania w ogóle, no bo to były obawy, a jakie miałaś w ogóle oczekiwania? Co chciałaś dostać, nie? No bo jak nie wiemy tak naprawdę, co ten projekt nam wysmaruje i w ogóle czy nas będzie na to stać i w ogóle co on będzie do nas mówił, jakie pytania zadawał, to właśnie jakie miałaś oczekiwania? Czego potrzebowałaś najbardziej od Ato, od projektantów wnętrz? No to tutaj jest kilka rzeczy. Przede wszystkim bardzo mi zależało, żeby trafić na ludzi, którzy będą nas traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo. Którzy naprawdę się na nas skupią i będą się starać odczytać te nasze potrzeby, nasze tam jakieś wizje, je uplastycznić, no i jakby, prawda, zbudować z tego jakąś całość. Chciałam, żeby to było przede wszystkim możliwe do zrealizowania, czyli mieściło się w naszym budżecie. Ja wówczas absolutnie nie wiedziałam o takiej możliwości, jaką jest praca na budżecie, bo wszystkie że tak powiem, znajomi, którzy zlecali projektowanie innym architektom, nie spotkali się z czymś takim akurat na budżecie czy na kosztorysie w ogóle.
No i potem kończyło się na tym, że dostawali projekt, dostawali listę produktów, przypuśćmy, wykończeniowych i wyposażeniowych, które absolutnie nie, no przekraczałeś budżet, nie byli w stanie wykończyć sobie domu. Także na tym mi też zależało, żeby te, żeby było to możliwe, ten cały projekt był możliwy do zrealizowania. No i na dobrym kontakcie też mi zależało właśnie ze względu na odległość, żebyśmy, żeby to płynnie wszystko przypływało między sobą. Mhm. Ale tak czy siak musiałaś trochę tego czasu poświęcić. No, musieliście, nie? Czyli musieliście, no my zadawaliśmy pytania i tak dalej, dużo, wiadomo, że to po naszej stronie było, ale ja właśnie mam takie spostrzeżenia, że niektóre osoby, niedużo, ale taki jakiś procent właśnie osób przychodzi do projektanta i oczekuje, że będzie czytał w myślach, że wszystko zrobi za mnie i że ja przy nawet nie minimum wysiłku, ale ja tam przyjdę, coś tam powiem, nie zaangażuję się w brief, nie dam żadnych komentarzy, nie opowiem nic o inspiracjach, bo przecież nie będę dawał żadnych inspiracji, bo jeszcze się zasugeruję, zrobię jak w inspiracjach, a ja przecież za coś tam płacę. I takie nieraz jest podejście no niefajne, no bo przecież my urządzamy wnętrze jak gdyby dla Was, tak? I Wy tam będziecie mieszkali. Nie, trzeba nie mieć pomysł. Trzeba mieć pomysł i trzeba mieć jakiś ogólny zarys, czego się już chce. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby najpierw to przegadać z osobą, która też będzie mieszkać w tym domu, czy z partnerem, prawda? I to jest bardzo ważne, żeby najpierw wypracować coś swojego, no a potem już wspólnie razem z Wami, ale to jest wysiłek, oczywiście, że to jest wysiłek, bo to są spotkania, to są wspólny wybór, prawda, czy kolorystyki, czy w ogóle stylu, designu i tak dalej. To jest dużo czasu trzeba poświęcić, ale na pewno mniej, niż by to zajęło, gdybyśmy robili to sami. Czy samodzielnie. A powiedz mi, jak podeszłaś do tematu tego, że my właśnie tak mocno się skupialiśmy na tych potrzebach, tworzyliśmy brief taki bardzo szczegółowy i też skupialiśmy się mocno też na budżecie, bo wiem, że bardzo mało osób, Polaków, lubi i chce rozmawiać o pieniądzach. I jest takie troszeczkę, ale to może tylko moja opinia, jest takie właśnie przeświadczenie, że się boimy tego, boimy się, ile właśnie ten architekt zażyczy sobie za projekt, a później jak już podpiszemy umowę, co nas czeka na końcu i nie chcemy o tym mówić. Nieraz nie zaczynamy tej rozmowy, sobie myślimy, no architekt nie zaczyna, no to my też nie zaczynamy, a jak zaczyna, no to kombinujemy, zobaczymy, a później nie możemy tego projektu zrealizować. I jak myślisz w ogóle, czy robienie w budżecie, tak jak my pracujemy, czyli robienie tego Excela na samym początku, gdzie projekt tak naprawdę nie istnieje, ma sens czy nie ma sensu, czy warto jak gdyby przestać się bać i wstydzić i powiedzieć otwarcie, grać w otwarte karty z projektantem i powiedzieć właśnie, ile tych pieniędzy się tak naprawdę ma. Oczywiście, że tak. I to jest w ogóle, moim zdaniem, to jest największy plus współpracy z Wami. Ten właśnie praca na budżecie i kosztorysie. Ja to mam otwarte non-stop. Ja tego nawet nie wyłączam na komputera, tak? Ja mam to non-stop otwarte na komputerze, ponieważ to jest, chciałabym to zaznaczyć, że to nie jest tylko kosztorys, gdzie mamy wyliczone, prawda, i na przykład dane pomieszczenie. Tam każdy produkt jest idealnie wyliczony, tak, żeby się mieścił w budżecie. Wy najlepiej wiecie i znacie się na tych wszystkich produktach, co warto na przykład zainwestować więcej pieniędzy, a co nie jest już tego warte, prawda? Co można, na czym można te koszty obniżyć. Ja nie znam się na, nie wiem, odpływach liniowych pod prysznicem, czy gabelitach, czy innych rzeczach, prawda? Także dlatego tutaj czy listwa przypodłogowy, czy ościernicach, no milionie innych rzeczy, które wy nam tutaj pomagaliście. Ja dzięki temu zobaczyłam, jakie to są koszty w ogóle, jak to wygląda. I to jest fantastyczne, że my po prostu wiemy dokładnie, podział jest na poszczególne pomieszczenia, mało tego, są linki do poszczególnych produktów, my możemy je zobaczyć, tak, w internecie, jak one wyglądają, ile one kosztują. Zamienniki nam podpowiadacie, to jest rewelacja, tak, że jeżeli możesz robić tak, możesz robić drożej, możesz robić taniej ten produkt dany wybrać, nie? To jest super. Mm-hmm. To jest rewelacja. To się cieszę. Wiadomo, że te ceny mogą się zmieniać, prawda, w tym budżecie, bo na przykład są jakieś promocje, jakiś produkt znika. Nie zawsze mamy wszystko policzone co do żarówki, tak, bo nieraz może się okazać, że kupimy inne żarówki i tak dalej. Ale z tego, co mówisz, to praca jak gdyby na tym briefie, nie na briefie, tylko na tym Excelu, ci się podoba, sprawdza się. Niesamowicie mi się to sprawdza, naprawdę jestem bardzo dumna z tego.
To jest, mówię, to jest najbardziej przydatna rzecz w tym wszystkim. Taka bardzo nie wystarczyłyby ci same wizualizacje i rysunki techniczne? No nie, zdecydowanie nie. Bo nie, teraz wiesz, teraz wiesz o tym, że masz wybór, ale wiem, że bardzo dużo osób robi projekty tylko właśnie na podstawie tego, że są wizualizacje i są dokumentacja techniczna, a ten budżet gdzieś tam odpływa albo jest zrobiony na końcu. Opowiadałaś mi kiedyś historię o swoich znajomych, którzy też zatrudnili projektanta. I ja bym tu nie chciała mówić, że to jest tylko i wyłącznie wina projektanta, tak? Bo może ludzie nie chcą mówić o budżecie albo nie chcą podawać kwoty i mówią, a róbcie po prostu jak będzie. I właśnie mi tam opowiadałaś, że on był bardzo mocno przekroczony, prawda? Bardzo. No, w zasadzie 3 razy albo 4 nawet, 4-krotnie. No. Coś tam i to skutkuje... 500%, czyli jak ktoś ma 100 tysięcy, to jest 500 tysięcy, jak ma 200 tysięcy, to jest... Znaczy skutkuje to na pewno tym, że nie jest on wykonalny, tak? Jeżeli nam zależy na tym, żeby się do tego domu jak najszybciej wprowadzić, to musimy mieć jakiś budżet założony, a już nie wspominając o tym, skoro już mówimy o pieniądzach tego otwarcia, to powiedzmy sobie szczerze, że wiele osób bierze kredyty. I nawet to, że my wiemy na początku pracy, ile takie wykończenie nam mniej więcej, ile nas to wyniesie, tak, pozwala nam też oszacować, ile my tego kredytu musimy wziąć, tak? Bo wiele osób jednak te kredyty bierze i to bierze duże kredyty. Także to jest też moim zdaniem bardzo dobre, bo ile czasu ja bym musiała poświęcić na przykład na to, żeby sobie obliczyć, ile tam, prawda, muszę przypuśćmy brać kredyt. A tak to mam wszystko kawę na ławę. No właśnie, no właśnie. Ale ja widzę, że nas nie widać. Czy o! Czy nas widać? Czy ale nas może widać, ktoś, kochani? Może by ktoś powiedział. No widać, dobra, widać, no. widać. Co myślicie o tym, o czym teraz rozmawiamy? O pieniądzach, o kredycie, o tym, że wizja jest ważna, wizualizacje są ważne, ale też policzenie tych kosztów jest, słuchajcie, ważne. I teraz, no nie bójcie się po prostu mówić projektantowi o tym, że macie tyle i tyle pieniędzy, wszystko widać, super Joanno, że macie i taki budżet. Jeżeli to jest za mało, no to możecie podzielić przecież na 2 budżety. Ja nie pamiętam, Aniu, czy ty miałaś też podzielone na budżet podstawowy i budżet dodatkowy? Nie. Myśmy mieli jeden. W całości jeden. Potem poszerzyliśmy i dopasowaliśmy jedną. Tak, bo do nas się też bardzo dużo osób zgłasza, którzy mają za mało pieniędzy, ale to nie jest jakiś wielki problem. Oczywiście fajnie by było je od razu mieć i to jest problem, że nie mamy ich od razu, ale jeżeli mamy powiedzmy 50 metrów kwadratowych i mamy 50 tysięcy, to wiadomo, że to nie wystarczy i naprawdę mamy złudne wyobrażenie o tym, ile ten remont kosztuje. O tym mówię też na innych live'ach, właśnie po to, żeby Wam pomóc i żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda od podszewki. Też dlatego zaprosiłam Anię, żebyście mogli porozmawiać, zadać jej pytania i posłuchać też tej drugiej strony, nie tylko mnie, gadającego projektanta, ale też jak gdyby osobę klienta, dla której to robimy. Ale teraz w ogóle słuchajcie, najważniejsza rzecz. Pytajcie tam pod spodem, bo ja chętnie... No właśnie, możecie zadawać pytania. Najważniejsza rzecz, jak wyobrażałaś sobie swój przyszły dom? Jakie miał mieć cechy? Co ty chcesz w tym domu tworzyć, robić? Jak to się ma przełożyć na twoje prywatne życie, biznesowe? Co ten dom ma zmienić? Bo on zawsze coś zmienia w życiu, nie? Ten dom, szczególnie ten pierwszy dom, przeprowadzka z Warszawy do Poznania, no to jest naprawdę duże wyzwanie. To jest duże wyzwanie, nie tylko wiadomo jakieś tam mobilne, ale i emocjonalne również, bo jakby nie patrzeć, bo to nasze pierwsze takie lokum bez rodziców czy teściów z nami, także bardzo to przeżywamy i sam ten dom już jest spełnieniem naszych marzeń, ale jakie cechy. Jeżeli ci chodzi o styl czy coś, no to ja od początku, prawda, mieliśmy się tam w miarę określony, jak ma wyglądać. Miał być przytulny, to przede wszystkim ten dom nie miał być tylko dla nas. My mamy ogromną rodzinę i w Poznaniu, i w Warszawie, i w Białymstoku, w Gdańsku, po całej Polsce jesteśmy Rosjanie, często się widujemy, jesteśmy bardzo rodzinni i zależało mi na tym, żeby wszyscy dobrze się w tym domu czuli, jak do nas przychodzą. I oprócz tego od razu Wam zaznaczyliśmy, pamiętam, że właśnie przeżywałam, że musi być pet friendly, czyli dopasowany do potrzeb też zwierząt, bo mamy kota, będziemy jeszcze mieli na pewno psa. Także zależało mi, żeby ten dom był praktyczny, żeby łatwo było czyścić po prostu dla mnie, prawda, jako tam głównej pani domu powiedzmy. I dlatego nie mamy dywanów nigdzie oprócz góry, jeśli zwrócicie uwagę, bo tam Agnieszka Wam poda link do naszego projektu, żebyście sobie obejrzeli go dokładnie. Ja na końcu postaram się pokazać jeszcze na szybko, bo to jest super, żebyście mogli zobaczyć
jak on wygląda i jak porównacie sobie do innych projektów właśnie naszych, to zobaczycie, jak one mogą się skrajnie różnić, że my nie robimy tylko wnętrz w stylu skandynawskim, albo tylko w minimalistycznym, albo tylko w glamour, jak to pokazywałam dzisiaj, ale jednak staramy się, żeby on był tak trochę szyty na miarę pod człowieka, który jest po drugiej stronie. Ja wiem, że miałaś marzenie właśnie o swojej kuchni, masz wielką kuchnię. No kuchnia to jest po prostu totalne spełnienie moich marzeń. Ja już tylko czekam, aż tam wejdę i zacznę tam gotować, bo tam jest po prostu wszystko tak, jak sobie wymarzyłam. Ja bardzo chciałam, żeby ta kuchnia była inna niż teraz popularna. Wszędzie, gdzie idę, gdzie nawet wieczorem idę na spacer i zapomnę sobie światło, no, wszędzie idę biała, jakaś tam szara, biała, szara, głównie wiadomo z wielkiego koncernu meblowego na 4 litery. Ale mi zależało, żeby była inna, żeby była granatowa, żeby miała złote czy tam osiężne dodatki. Gdzieś tam kiedyś zobaczyłam tą inspirację na Pinterestie, mówię, to jest moja kuchnia i tak już zostało. Będzie duża płyta grzewcza, także dużo osób mogę obsłużyć jedzeniowo. To też mi, oczywiście, że mi zależało na tym, żeby też móc wygodnie w niej się poruszać, gotować. Podpowiedzieliście nam ogromną lodówę, to jest po prostu super, bo byłam pewna, że będę musiała wcisnąć zabudowę meblową, co się okazuje, że nie, że znaleźliście świetne miejsce na to, żeby ona jednak była wolnostojąca, dwuskrzydłowa, także duży jedzonka się pomieści. Jest świetny barek, gdzie mogą przysiąść goście, możemy poklatkować, wypić wino. I mnóstwo rozwiązań, na które my byśmy nie wpadli, naprawdę. Ja zaraz to pokażę, a powiedz Aniu, bo ty nam zwracałaś uwagę właśnie, mówiłaś o kolorach, które ci się podobają, o tym brudnym różu, o tym granacie, dlatego ta kuchnia jest granatowa z złotymi akcentami, a powiedz mi, bo te tkaniny były dla ciebie ważne, tak. Że ty chcesz też je wprowadzić, tak? Te tkaniny, którymi się zajmujesz, właśnie te, które są sprowadzane z nie wiem, czy z jednego, czy z dwóch krajów i które przetwarzacie właśnie na różnego rodzaju obrusy, serwety i tak dalej, że te naturalne materiały też dla ciebie były ważne. Tak, i w sumie jak się mówi o takich elementach łączących różne pomieszczenia, kiedy wielu projektantów się stara się wymyślić jakieś element łączący wszystkie, prawda, pokoje czy też w ogóle wszystkie pomieszczenia, to mi się tak marzyło, żeby tym elementem łączącym też były tkaniny, tak, żeby zasłony były z lnu, żeby świereczki w kuchni były z lnu, prawda, żeby tam gdzieś ta nasza robota, którą robimy z mamą, gdzieś tam się przebijała. No i oprócz tego zależało mi, żeby te moje tony ceramiki ze Szwecji, które przywożę, w nim też się wpasowywały. Ja się trochę bałam pytania, to co wspominałaś już o stylu u nas. Bałam się pytania, jaki macie styl w domu, bo my mamy bardzo pomieszany ten styl i to trudno zrobić. To taki eklektyczny, nie? No tam jest trochę... Wynikający z potrzeb waszych, czyli to nie jest jak gdyby jednorodne. Mi się też w ogóle wydaje, że każdy z nas jest tak inny, że no nie da się po prostu robić wnętrza dla siebie tylko w jednorodnym stylu. Nawet jeżeli robimy coś w stylu skandynawskim, to na przykład nie lubimy kurzu brudu, to sobie robimy takie, że wszystko jest pochowane, tak się robi bardziej minimalistycznie. Albo są ludzie, którzy lubią czarne elementy leftowe, jakieś takie kute elementy, więc u ciebie jest taki styl bardziej romantyczny, prawda? No, ja mam nadzieję, że tego mój mąż nie usłyszy, bo pewnie by się trochę może zezłościł, ale nie, powiem, no romantyczny też, myślę, że też, ale myślę, że są takie elementy fajne, nowoczesne i ta ciemna łazienka na dole, oryginalna, tak dużo, podoba mi się, że jest dużo takich przełamujących, akcentów przełamujących kolorystycznie, tą taką, ten spokój, tą szarość i wiesz, gdzieś tam jest, prawda, mocny granat, gdzieś tam jest ciemny morski kolor, jako akcent, na przykład ściana jedna w łazience na dole, czy szalona kanapa, o którą jeszcze walczę, ale myślę, że to się uda. No właśnie, zaraz to pokażę, ale zanim to pokażę jeszcze Wam, bo tutaj sobie już wszystko ustawiam, żeby Wam to pokazać, żeby Ania mogła trochę jeszcze powiedzieć ewentualnie o tym. A co byś powiedział osobie, która planuje właśnie aranżację wnętrza, budowę domu, właśnie musi urządzić jakieś mieszkanie? Dlaczego warto właśnie zwrócić się do projektanta? Znaczy ja powiem tak, ja będę szczera, jeżeli macie, nie wiem, 5 lat, na budowę domu, to też zależy, prawda, czy budujecie dom, czy kupujecie dom, czy mieszkanie i tak dalej. Jeżeli macie na to mnóstwo czasu, to ja wierzę w to, że to się uda samemu zrobić. Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Natomiast my tego czasu nie mieliśmy. My potrzebowaliśmy pomocy, żeby po prostu zrobić to szybciej i sprawniej. I gdybyśmy to robili sami, myśmy to już analizowali wiele razy, na pewno trwałoby to minimum. I to nie jest, nie ma tutaj drama przesady, minimum 2 lata dłużej.
i sobie to bardzo długo o tym mówiliśmy i analizowaliśmy. Nie ma w ogóle innej możliwości. Jeżeli macie czas na to, żeby jeździć do sklepów, hurtowni, showroomów, nie wiem, prawda, cały czas o każdą, za przeproszeniem, pierdoletę, jeździć i wybierać to samemu i dowiadywać się i się uczyć, to okej, okay, my tego czasu nie mieliśmy. I ja się cieszę z tego, bo właśnie no, teraz widzę, jaka to jest. Poza tym jeszcze jedno chciałam powiedzieć, że to nie jest tylko to, co my widzimy z zewnątrz. To nie są tylko mebelki, to nie jest tylko, prawda, to nie są tylko kolory ścian, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli robimy coś zupełnie w podstaw, to mamy jeszcze całe to, co jest w środku, czyli elektryka chociażby. Ja się kompletnie nie znam na elektryce, mój mąż również. I dla nas rozplanowanie elektryki, tutaj szczerze powiem, że jeden pokój no, był niezlecany, prawda, wam, do opieki, że tak powiem, bo po prostu będzie na razie niewykorzystywany. I nawet w tym jednym pokoju myśmy mieli tyle problemów, jak to rozłożyć, co tutaj zrobić, żeby to było jakieś funkcjonalne w przyszłości. Z tym mieliśmy dużo problemów. Druga rzecz, no ja, jest, no kobiety raczej nie znają się na takich rzeczach, jak tam hibelki, diabelity, właśnie odpływy, jakieś tam szerokości, długości, gdzie na jakiej wysokości blat ma być w kuchni. To są wszystko rzeczy, które po prostu dostaliśmy od was na talerzu i to było cudowne. No to miło to właśnie usłyszeć, że to tak pomaga, że to tak wspiera, tak? Czyli no, mamy ładne obrazki, no bo z czego składa się projekt? No, musimy jak gdyby mieć te potrzeby, czyli wy jak gdyby się zastanawiacie, co byście chcieli tam mieć. Później jest coś tworzone w trójwymiarze, mamy te wizualizacje, ale na końcu ktoś to musi zrealizować, prawda? I ta dokumentacja techniczna, czy wy w ogóle się, trochę się zagłębialiście, nie? Bo tam rozmawialiśmy o elektryce, o funkcji, obejrzeliście to, bo ja mam takie w ogóle doświadczenie, że niektórzy w ogóle tego nie oglądają, ale bez tej dokumentacji porządnej, zrobionej, no ciężko to zrealizować. Nie, to było niesamowite. Ja się nawet szczerze sama z tego uczyłam, to było bardzo interesujące. Jak miałam czas, to troszeczkę się uczyłam, to wszystkich znaczków dziwnych, które nic mi na początku nie mówiły. Potem wiedzieliśmy, prawda, że to jest taki łącznik, też nam to pomogło zrozumieć, jak ta elektryka będzie docelowo wyglądać. Jest super wszystko rozplanowane, ale jeszcze chciałam zaznaczyć, że kiedy wasz wykonawca dostaje taki projekt gotowy elektryki, czy dokładnie wymierzony, na jakiej wysokości ma zacząć, nie wiem, kłaść kable, na jakiej wysokości najlepiej powiesić obraz, to jest dla nich to jest połowa roboty odwalona. Oni są tak szczęśliwi i ta praca też idzie bardzo sprawnie, szybko, płynnie. Widzą po prostu, bo to dokładnie świetne wasze rysunki są też kolorystycznie tam różnicowane, więc dokładnie wszystko wiadomo, o co chodzi. No to jest super. No właśnie, teraz pokazuję wszystkim, jak sobie wejdziesz na Anio na Facebooka, to pokażę. Pokazuję właśnie te ujęcia, zarówno wizualizacje fotorealistyczne, jak i JPEG-i, bo my robimy właśnie i tak. Niektórzy biorą tylko takie bardziej rysunkowe wizualizacje u nas, a niektórzy fotorealistyczne. I czy one, znaczy to wiadomo, że one ułatwiają wyobrażenie sobie, ale czy jeszcze są jakieś obawy, czy te wizualizacje to nie jest na przykład za mało, żeby zobaczyć ten efekt końcowy? Z czym właśnie osoby, które dostają, tak jak wy dostaliście od nas te wizualizacje, czy mieliście jakieś właśnie wątpliwości, jakieś pytania, czy baliście się może, czy to się da zrealizować? Jak to u was wyglądało? Znaczy my się nie baliśmy. Jak zobaczyliśmy pierwsze wizualizacje, to ja naprawdę byłam autentycznie wzruszona, szczególnie jak zobaczyłam kuchnię, prawda? Uważam, że no, te wizualizacje, które są fotorealistyczne, on dobrze to nazwę powiedziałam chyba, to no, robią takie samo wrażenie, bo no, wyglądają jak zdjęcie po prostu, tak? Że możemy się przenieść już wyobraźnią do tych wnętrz i wiemy, no, jak to wygląda, gdzie stoi, co i jak. Ale dodatkowo, no, wiadomo, tutaj gdybyśmy tutaj same te zdjęcia, te realizacje, no to może byśmy mieli jakieś obawy, ale ponieważ mieliśmy z wami non-stop kontakt i nawet jeżeli mieliśmy jakieś pytania, to nam na wszystko odpowiadaliście, no to nie ma się czego bać. Nie mam minusów, że tak powiem. A które pomieszczenia najbardziej są bliskie twojemu sercu? Kuchnia, no to już nie będę powtarzała. Aha. Na pewno. Bardzo nas cieszy gabinet, to miejsce do pracy, bo zarówno mąż, jak i ja, na pewno nam się to przyda. Ja tam mam zamiar działać korepetycje i dodatkowo no, to będzie takie miejsce, gdzie będzie stała maszyna do szycia i te nasze ekotytki będziemy tam trzaskać. Mm-hmm. I to na pewno sypialnia, po prostu sypialnia i wreszcie łóżko, którego nie muszę składać, mówi Państwo. To jest coś, czego naprawdę kobieta docenia.
super sprawa. Garderoby to jest też bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czemu włączyć ją mniejszą, ale już jego tutaj sprawa. Kobieta ma sporo rzeczy do przechowywania, to... Nawet się za bardzo nie kłócił. Łazienka na górze jest też moją wymarzoną łazienką, bo ta na dole nie ukrywam, że jest bardziej tutaj mężowa, bo chciał ciemną, chociaż jedno pomieszczenie ciemne chciałam. Dobra, to sobie jeszcze łazienkę na dole, ale moja jest na górze. I na górze zrobiłam tak, jak chciałam, taki trochę pokój kąpielowy z wanną oczywiście, bo bardzo lubię się kąpać, nie tylko wyszli, ale dwie umywalki, gdzie my rano się spieszymy zawsze i kłócimy się, kto ma, prawda, dojść pierwszy do... do mycia zębów. To jest super. No, ja powiem szczerze, nie wstydzę się, jeden z nas myje, kurczę, nad zęby nad umywalką, drugi nad wanną. No ludzie, no a teraz już będzie komfort niesamowity. Komfort, no. No ja już się nie mogę doczekać, kiedy to się uda zrealizować. A powiedz mi, bo wy akurat kupiliście cały projekt, ale realizujecie to sami. I czy jakby tutaj odpowiednio zadać pytanie. Czy dobrze Wam się jak gdyby realizuje to? No bo najprościej, najłatwiej byłoby wszystko zlecieć projektantowi, a wiadomo, że z różnych względów nie każdy może to zrobić. I teraz jak macie ten projekt, już dostaliście go fizycznie i go realizujecie, to uważacie, że możecie sobie sprawnie z tym poradzić, że to jest jakiś, ten stopień trudności jest bardzo wysoki przy realizacji takiego projektu samodzielnie? To znaczy, no wiadomo, że trzeba być od czasu do czasu na budowie, tak, dopilnować tych rzeczy. My mamy ogromne szczęście do wykonawcy, nie ukrywam. Tutaj jest, no połowa sukcesu to jest wykonawcy. Jeżeli trafimy na dobrą ekipę budowlaną, no to też już nam schodzi ten stres, że nie musimy tam codziennie ich pilnować. My mamy doskonałego wykonawcę i nie mamy do niego pełne zaufanie, także on ma wszystkie Wasze dokumentacje, całą, którą od Was dostaliśmy. No i kontaktujemy się, no wiadomo, jeździmy, odbieramy sami płytki i tak dalej, to już jest sama przyjemność, to jest naprawdę już tylko przyjemność jeździć i oglądać już to, co zostało wybrane wcześniej. W ogóle chciałam też powiedzieć, że jeżeli ktoś się boi o właśnie oglądanie, nie widzenie tego na żywo, prawda, zanim zostanie w domu położone, czy miał płytki czy coś, w studiu Ato, jak byliśmy, no to po prostu mnie zszokowała ilość produktów i rzeczy, jaką wy macie tam. Ja mówię coś o płytkach, proszę, boom, płytki takie, o jakich ja akurat mówiłam, tak? Chcieliśmy, nasza podłoga w naszym domu jest sprowadzana, nie jest łatwo dostępna i ja byłam przekonana, że nie zobaczymy tej płytki na żywo. Dwa tygodnie, boom, załatwiliście ogromną próbkę podłogi, tak? Także to jest super sprawa, bo już na pierwszym spotkaniu mogliśmy zobaczyć ogromną ilość przedmiotów. No wiadomo, wszystkiego nie wsadzimy. Wszystko nie wsadzimy, ale no po to staramy się pokazać różne rzeczy, żeby jak najwięcej można było o tych materiałach porozmawiać, tak? Czyli nawet oświetlenie, przepraszam, że Ci przerwę, bo sobie przypomniałam, że miałam ogromny problem ze zrozumieniem, jakie tam, prawda, są światła zimne, ciepłe, neutralne. Nie wiedziałam, do jakich pomieszczeń są najlepsze. Ty mi uświadomiłaś, jak byliśmy u Was nawet, znaczy w jakim świetle dobrze wygląda jedzenie. Znaczy, no wiadomo, że mi zależy, prawda? Więc i to było niesamowite, że przyszliśmy, a proszę, to jest takie oświetlenie, tu takie. Od razu na żywo mieliśmy pokaz, także no, bomba. No tak. Oświetlenie jest ważne. Też nieraz o tym zapominamy. No wizualizacje mi się wydaje, że nie są w stanie nam pokazać tego światła, szczególnie tej temperatury barwowej. A jak myślisz, czy jak teraz się przeprowadzisz, to wykorzystasz właśnie to nowe miejsce do tego, żeby tworzyć coś nowego, żeby wykorzystać to również biznesowo do realizacji może swoich marzeń i pasji? No na pewno, bo po pierwsze będę miała dużą swobodę, po drugie będę miała dużo miejsca. Także, no już mówię, chociażby ten gabinet, który będzie taką ala pracownią też, to jest dla mnie coś cudownego. Bez zdjęcia robi mi się bardzo ciężko w kuchni, która nie jest urządzona po mojemu. A tutaj jednak rzeczywiście będzie wszystko tak jak ja już sobie tam poukładałam w głowie i tego bardzo się cieszę, bo zarówno jaki blok myślę, że będzie mi łatwiej rozwijać, jaki sklep. No słuchajcie, no zapraszamy, żebyście zajrzeli koniecznie do na blog, gdzie są fantastyczne w ogóle przepisy Ani dotyczące jedzenia. Słuchaj, Ani, jakieś pytania się pojawiły, także
Słucham. Joanna się pyta, jaka będzie kuchnia. Przed chwileczką ją pokazywałam, także i kuchnia to jest też na coverze. Jak widzicie ten cover z napisem 27 i nasze wideo, mnie i Ani, to właśnie to jest kuchnia w granacie. A Joanna pisze, myślę, że jak ludzie aranżują samodzielnie swoje wnętrze, jest możliwość, że zrobi się miszmasz. Tak, jest to, wydaje mi się, że jest to dosyć duża obawa. Nie miałaś, Ania, też takiej obawy, czy, że za dużo szczęścia, jakbyś to sama, zanim podjęłaś w ogóle decyzję, że będziesz chciała to robić z nami, czy nie miałaś takiej właśnie obawy? Oczywiście, no ja to wiedziałam nawet sama po sobie, ponieważ tutaj mieszkamy na poddaszu, jestem właśnie w jednym z pokoju dwóch, które zajmujemy od 10 lat i też no teraz jakbym to robiła, zrobiłabym to inaczej, ale jest mnóstwo niewykorzystanej przestrzeni, tak jak powinna była być wykorzystana. My nie mamy w tym domu, w którym projektowaliście, nie mamy piwnicy, zależało mi, żeby to było bardzo fajnie wykorzystane i tutaj jeszcze naprawdę muszę was pochwalić. Takie pomysły, jakie wy nam daliście na niektóre wykorzystanie przestrzeni, które ja sobie myślałam, ojej, tutaj to jakieś pewnie coś trzeba postawić, jakąś, nie wiem, komódkę czy coś. A tu proszę, na przykład obok kominka, jeżeli będziecie oglądać projekt, zwróćcie na to uwagę. Obok kominka myślałam, żeby tam ewentualnie było jakieś półki czy coś. Agnieszka zaproponowała, czemu nie zrobić lęki do siedzenia, tak? Nie wiem, czy Agnieszka masz tam ten, żeby zwrócić się. Tak, zaraz pokażę. Ale to jest rewelacyjna rzecz w ogóle, bo właśnie przy okazji dużych imprez może ktoś sobie tam przysiąść, a jak nie, to można sobie usiąść przy kominku ciepłym i sobie poczytać książkę. Chociaż tak naprawdę myślę, że mój kot głównie będzie tam siedział, bo ciepło, ale to jest fajne właśnie, jak przykład, jak fajnie wykorzystać przestrzeń, która na pewno ja bym na to nie wpadła. Innym pomysłem bardzo fajnym, jakby już tam też miała może łazienkę na dole, jest obudowa kuwety dla kota. To możecie się śmiać, ale no, kuwety nie są zbyt reprezentacyjne, a tutaj proszę bardzo, pomysł zabudowania kuwety, która jest jakby szafą w łazience, częścią szafki i naprawdę fantastyczną ozdobą łazienki. Tak to jest tutaj, słuchajcie, to jest ta łazienka, to jest tutaj na dole. Nie wiem, czy to będzie widać może jeszcze na jakiś JPG. Super proste do czyszczenia, otwieramy buch, wyciągamy kubetę, czyścimy, zamykamy z powrotem, jest piękna szafka, a nie kubeta. Bo tam chcieliście w sumie ją wstawić i dzięki temu po prostu ona jest ukryta, nie jest taka na widoku, prawda? Bardzo fajnie rozładowane. To są właśnie te takie małe rzeczy, które czynią to fantastyczne. No właśnie się rozmarzyłam i zapomniałam, jakie chciałam kolejne pytanie zadać, ale właśnie tak patrzę na to właśnie, co tutaj jest. A powiedz mi, Ania, bo projekt wnętrz, on kosztuje sporo pieniędzy, prawda? No i jak mamy wydać, to się 10 razy, w ogóle jak coś jest drogie, to się 10 razy musimy zastanowić, zanim my to wydamy te pieniądze. I tutaj pomogły jakieś referencje, tak pomogło coś jeszcze z zewnątrz, czyli ktoś jak gdyby polecił i tak dalej. Ale co byś sugerowała właśnie osobom, które chcą podjąć współpracę z projektantem wnętrz, z nami albo z kimś? Czy to jest warte tych pieniędzy, tak? To wszystko, co my robimy. Mówimy, że czas to pieniądz, prawda? I to jest prawda, że to jest jeszcze czas to pieniądz. I to naprawdę, bez żadnej przesady. Myśmy sobie wszystko przeanalizowali. Nie jesteśmy ludźmi, którzy tam, prawda, pieniądze Bóg, okej, robimy. Nie. Myśmy sobie przeanalizowali, ile byśmy, wiadomo, że był to duży koszt, ale jestem przekonana w 100%, że gdybyśmy robili to sami, od początku do końca, to tak naprawdę docelowo na wykończenie tego domu wydalibyśmy dużo więcej pieniędzy, niż włożyliśmy to we współpracę z wami plus wykonanie tego projektu. Myśmy to naprawdę liczyli sobie na spokojnie i poświęciliśmy na to sporo czasu, także wiemy o tym, że po prostu jest to opłacalne. W najzwyczajniej w świecie to jest opłacalne. A dostajecie naprawdę. Że potwierdzasz i to mówisz, bo ja staram się właśnie osobom, które biorą udział w kursie na wnętrze, też to powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli nie stać was na całe wnętrze, na cały dom, to weźcie jakąś część, weźcie konsultację, bo jednak warto posilić się tą osobą, która codziennie tak naprawdę się tym zajmuje i ona po prostu ma tą wiedzę i można zaoszczędzić. I nawet jeżeli coś kosztuje 10 tysięcy, 15 tysięcy czy 20 tysięcy, to większość osób, które znam, które robiły samodzielnie dosyć duży dom albo mieszkanie, jakiś apartament,
one wydały o wiele, wiele więcej na te wszystkie, przez to, że nie wiedziały, jak to zrobić, na poprawki, na zmianę decyzji, na dodatkowe pieniądze dla wykonawcy, na kupowanie nowych materiałów, nowych płytek, nawet farby. Malowali na przykład ściany, kupili ileś tam litrów za 4000 farb, a później wszystko przemalowywali, bo się okazało, że to nie ten kolor i tak dalej. No właśnie. To jest też fajnie, że na przykład w przypadku materiałów ukończeniowych wiecie dokładnie, ile potrzebujecie, nie musicie się bawić w liczenie tego, ile potrzebujemy na zapas, ile metrów, to jest wszystko podane, tak? My wiemy, ile mamy dokładnie zamówić danych płytek, przypuśćmy. To jest też super. Mm-hmm. Ile czasu na liczenie tego wszystkiego trzeba było poświęcić, prawda? Ale naprawdę, no co by nie mówić, jest to kosztowne, ale jest to opłacalne, po prostu. Fajnie, że to policzyliście, bo ja też spotykam się właśnie z ludźmi, którzy na końcu już tyle wydali, już ten budżet w ogóle gdzieś popłynął, że oni nie chcą ani przed sobą, ani przed kimś się właśnie przyznać do tego, tak, że tak popłynęli. Ale tak jak Ty powiedziałaś, tak naprawdę można to zrobić samemu. Przecież większość ludzi samodzielnie urządza, nie? Tylko pytanie, z jakim efektem? Czy uzyskają właśnie ten dom swoich marzeń? Czy będą mogli to zrobić w budżecie? Czy będą mogli zrobić to na tyle funkcjonalnie, że wszystko będzie im się mieściło? Ogrom czasu trzeba było wyświęcić, naprawdę ogrom. Sama budowa domu była dla nas potężnym obciążeniem czasowym i pieniężnym. I tutaj, jak ja sobie jeszcze pomyślała, że miałabym wszystko sama rozplanowywać i mówię, tutaj tak naprawdę ta meble to już jest końcówka. Tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że tego jest dużo, dużo więcej. Samo wymiarowanie, myślenie, gdzie co ma być, jak gdzie się zmieni, czy ja się zmieszczę pod prysznicę, z której strony walka. No, milion różnych dziwnych pytań, które wydają się super łatwe na początku, a potem się prawie, nie dam sobie z tym rady. Słuchajcie, każdy z nas zna się na czymś innym. I ja dlaczego nie skorzystać z pomocy osób, które się znają na tym konkretnie po prostu. Ja się znam na jednym, ty się znasz na drugim, trzeba sobie pomagać. No ostatnio mój mąż właśnie mówi, że coś trzeba ugotować, no i wchodzi na Twoją stronę, na Twojego bloga i był super przepis właśnie, mówi, a to dzisiaj zjemy to, także musimy sfotografować co jakiś czas te rzeczy, które Ty tam gotujesz, które pokazujesz. Też inspirujesz się swoimi podróżami po różnych zakątkach, bo w różnych miejscach też byłaś. Ale ja wszystkich gorąco, słuchajcie, zachęcam i zapraszam do tego, żebyście weszli zarówno na bloga Wegetarianka, to jest od Anka, czyli mamy Aniu powiedz. Tak, Wegetarii, myślnik Anka, po prostu tak. Przed Anka jest myślnik od mojej imienia. Tak, jest myślnik, ten link jest tutaj u góry, to sobie zobaczycie. Na Instagramie też jest dosłownie to samo, tylko z kropką, vegetarii.anka, tak. Dobrze. Na Instagramie, bardzo dobrze, na Instagramie jestem bardziej aktywna, muszę szczerze przyznać, na Facebooku też tam bardzo zapraszam, bo tam... Tak, masz dużo fanów, dużo osób właśnie tam jest, także zapraszam Was, żebyście tam sobie zobaczyli. Po pierwsze, jak fajnie gotuje Ania i może właśnie się zainspirowali, jakie fajne rzeczy z recyklingu robi. Naprawdę zadbajcie troszeczkę minimalnie, chociaż minimalnym stopniu o środowisko. Bądźcie chociaż troszkę zero waste i zacznijcie kupować ziemniaki, pomidory, ogórki właśnie w torebki. Ona ma z fajnych, naturalnych materiałów bardzo fajne wzory, takie folkowe teraz są modne, bo takie fajne koroneczki tam różne stosujesz. Naprawdę trend i możecie sobie wejść też zobaczyć. I dzięki temu, że będziecie właśnie kupowali od niej takie fajne rzeczy, promowali, to będziecie na pewno dawali jej też motywację do działania, żeby ona to jeszcze bardziej rozwijała i dla Was też coraz więcej robiła i dzieliła się właśnie tą swoją pasją z Wami. Tak, no nie powiem, sprawia mi to ogromną przyjemność i mojej mamie również, naprawdę. Jak my tak usiądziemy, to godzinami możemy szyć. No i unikane egzemplarze, bo my nie robimy niczego masowo, także zapraszam Was, żebyście się zapewnili. Tak, bo macie ogromne... Mniej plastiku ludzie! Mniej plastiku ludzie, tak, dokładnie. Ja Ci, Aniu, bardzo gorąco dziękuję za to, że chciałaś poświęcić czas, że podzielić się w ogóle tymi informacjami. Nie każdy ma ochotę podzielić się troszkę tą swoją jak gdyby prywatą. Dziękuję Ci w ogóle za te wszystkie miłe słowa w ogóle o nas i że się podzieliłaś właśnie tym. Naprawdę to dla mnie jest bardzo ważne, ale też chcę pokazać Wam, jak taka współpraca wygląda. Chciałam pokazać Wam, jak taka współpraca wygląda od drugiej strony, na co musicie zwrócić uwagę samodzielnie, nawet aranżując wnętrze, bo tak jak mówię, nie każdy może jak gdyby sobie na to pozwolić. Jak ile tych czynników jest, ile tych rzeczy było do ogarnięcia, o którym Ania mówiła, ale tak naprawdę ten dom to jest dom
To ma być dom, gdzie będziecie żyć, gdzie będziecie spędzać właśnie czas, tak jak Ania powiedziała, swoją rodziną, znajomymi. Musicie się nad tym wszystkim zastanowić, żeby to nie było wasze więzienie, tylko spełnienie marzeń, jakiś azyl, właśnie takie miejsce, gdzie możecie się schować, uciec. Jeżeli lubicie słuchać muzyki, to macie muzykę. Ja, nie wspomnieliśmy z Anią o tym, że tam było takie wyjeżdżający projektor i kino domowe, tak? Tak, czyli nie, tak, to możecie, pomysł mojego męża, tak. No właśnie, a skąd to się wzięło w ogóle, ten pomysł, że był rzutniki ekran? Tak jak wspominałam, jesteśmy domatorami raczej i dużo, bardzo dużo oglądamy filmów. Także jedynym mankamentem tego projektu domu, bo ogólnie nam się wszystko w tym domu podobało, było to, że telewizor jest bokiem do kanapy. Nie dało się w żaden sposób obejść. Także no, mój mąż powiedział od razu, o nie, ja muszę mieć rzutnik, ja muszę mieć to dobre nagłośnienie i do muzyki, i do filmów. Także to było coś, czego ja nie, no, nie mogłam przeskoczyć. Natomiast teraz, po czasie, jestem za to bardzo wdzięczna, bo pomysł był super, ponieważ na co, to też był wasz pomysł. Ja byłam pewna, że ten rzutnik, prawda, będzie wisiał, przeszkadzał, kurzył się, a to wszystko się pięknie, ładnie chowa w sufitie podwieszanym, jak i ekran, nic nie widać na co dzień, także rewelacja. Bardzo fajny pomysł, w ogóle polecam, że takie rozwiązanie, bo super ciekawe. Wystarczy obniżyć sufit, Ania mówi o obniżeniu sufitu i zarówno rzutnik, jak i ekran mogą wyjeżdżać z tego sufitu, ale musicie zwrócić uwagę na to, jak mocno trzeba obniżyć sufit, bo jak macie niskie wnętrza, to obniżenie jest dosyć mocne, może Wam optycznie zmniejszyć to wnętrze, więc to też nie jest rozwiązanie dla każdego. No nie, my akurat u nas będzie dosyć przytulny, przez co się zrobi salon, tam chyba z 2,5 metra będzie na gotowo, ale mi to zupełnie odpowiada. Mieszkam teraz na poddaszu, ręką sięgnę do sufitu, więc dla mnie to i tak będzie luksus. Słuchajcie, ja dziękuję Ani i mam nadzieję, że tak jak z Anią wcześniej rozmawiałam, zaprosimy Was do gotowego domu. Na pewno, na pewno. Mam nadzieję, że już za parę miesięcy. Także... Na live'a, w którym oczywiście pokażemy, jak cudownie Ania gotuje. Nie, żebym się od razu zaproszała, ale lubię jeść. Pokażemy fajne materiały, z których szyję różne produkty Ania, które można wykorzystać właśnie w domu i na stole, i w kuchni, serwety, jakieś właśnie ekotorby, ekotytki. No i będziemy dalej inspirować Ania w swojej dziedzinie, ja w swojej, mam nadzieję. Bardzo, bardzo się cieszę na to spotkanie, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia w następny wtorek. Dziękuję ogromnie, pozdrawiam wszystkich mocno i powodzenia.